Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na jednym z wykładów na temat historii kresowych i kresów wschodnich dawnej Polski. Tak, już tutaj poprzednio miałem okazję Państwu zaprezentować w ogóle sens, ideę i tego pojęcia kresów wschodnich. Teraz chciałbym się skupić na takich bardziej konkretnych już wydarzeniach, też nie tak bardzo obecnych w świadomości Polaków obecnie. Tutaj sytuacja, o której chciałbym opowiedzieć, czyli o walkach o Lwów, o miasto Lwów w 1918 roku. O walkach o miasto Lwów w 1918 roku, tak, przy okazji odzyskania niepodległości. Można by to się nazywa jakby walką Orląt Lwowskich lub można by to nazwać nawet powstaniem lwowskim, bo w zasadzie mogłoby się to tak nazywać ze względu na charakter tych walk, szczególnie pierwszej ich części. To samo miasto Lwów leży współcześnie nie tak daleko od wschodniej granicy Polski. Historycznie jakby to było miasto w granicach Polski, w granicach I Rzeczypospolitej, już od czasów Kazimierza Wielkiego w Polsce. Samo miasto jako taka osada, taki gród zostało założone w około 1250 roku. Jednak prawa miejskie otrzymało dopiero w 1356, czyli po ponad 100 latach od Kazimierza Wielkiego. Tak więc to miasto jako takie jakby rozwijało się już pod panowaniem polskim. Było co prawda przez dłuższy czas najpierw w granicach Królestwa Rusi połączonego z Polską, czyli jakby Królestwa Rusi Zachodniej Ukrainy. A później w ramach Królestwa Polskiego dość szybko te wpływy kultury polskiej na Lwów się umocniły już w XVII wieku. Trochę mniej niż połowę mieszkańców stanowili Polacy. Tak, chociaż cały czas były tam obecne inne narodowości, jak Niemcy, Żydzi, Ormianie czy Rusini, a później Ukraińcy. Tak samo miasto było bardzo ważne, było jednym z głównych miast Rzeczypospolitej obojga narodów, jednym z największych i najważniejszych, obok Krakowa, Wilna, Warszawy czy Grodna, czy Gdańska. Tak? Później w czasach rozbiorów trafiło już na początku do zaboru austriackiego, którego stało się w pewnym sensie stolicą. Było to właśnie kluczowe miasto, no, obok Krakowa, przy czym Kraków był takim miastem z bardziej, można powiedzieć, Kraków był bardziej stolicą kultury, takim miastem skupionym na tej kulturze, natomiast Lwów był rzeczywiście administracyjną stolicą Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, bo tak formalnie nazywał się zabór austriacki, a później stolicą autonomii galicyjskiej, czyli właśnie tej części Austro-Węgier, w której dominowali Polacy. W samej Galicji i Lodomerii, no, było część mieszkańców, była właśnie Rusinami, Ukraińcami, a część Polakami, jednak to Polacy mieli zdecydowanie większe wpływy polityczne i stanowili taką elitę urzędniczą, elitę też ekonomiczną. Tak, dawna polska szlachta była tam niezwykle ważna. I ten Lwów właśnie w czasach autonomii galicyjskiej jeszcze bardziej się polonizował. Jeszcze bardziej się polonizował, tak, że zdecydowana większość mieszkańców, no, w okresie, o którym będziemy mówić, stanowili Polacy, niewielka mniejszość żydowska. W samym mieście reprezentacja Ukraińców nie była taka duża. Nie była taka duża. Tym niemniej, z drugiej strony, jako takie historycznie ruskie, ukraińskie miasto, było ono też stosunkowo ważne dla tej ludności ukraińskiej, no bo jakby mimo wszystko Ukraińcy też mogli rozwijać swoją kulturę w austro-węgierskiej Galicji i Lwów, który był ich głównym miastem gdzieś tam w średniowiecznej historii, też miastem rusińskim, miał dla nich niezwykłą wartość. Sytuacja jakby przez cały XIX wiek władze austriackie próbowały jakoś rozgrywać Polaków i Ukraińców, to znaczy konfrontować ze sobą te grupy, żeby jakby nie doszło do prób oderwania Galicji ani przez Polaków, ani przez Ukraińców. Tak więc Polacy co prawda stanowili
większość tego aparatu urzędniczego. Z drugiej strony Ukraińcy też byli, Ukraińcom przedstawiano właśnie cesarstwo austriackie jako, taką, jako takich obrońców Ukraińców przed Polakami. Doprowadziło to do rosnących tak naprawdę konfliktów, które no w pewnym sensie były rozdmuchiwane przez władze austriackie, w pewnym sensie wybuchały samoczynnie. Jednak pod sam koniec XIX wieku, a w zasadzie już w początkach XX wieku, ale jeszcze przed I wojną światową, cesarstwo austriackie, Austro-Węgry ogólnie przechodziły jakby w stan coraz głębszego kryzysu. W XIX wieku przegrano kilka istotnych wojen, między innymi z Prusami. Austria utraciła część terytorium, między innymi we Włoszech, utraciła główną pozycję w Niemczech. Narody zamieszkujące Austro-Węgry otrzymywały coraz większą autonomię. Była to próba jakby, można brzydko powiedzieć, przekupienia ludności, żeby jednak trwała przy Austrii, a nie próbowała się buntować. Tym niemniej coraz więcej ludzi zdawało sobie sprawę, że ta Austria nie będzie wieczna. Tak, różne narody coraz mocniej próbowały czy to wybić się na niepodległość, czy jakby prowadzić swoje odrębne już życie kulturalne. Jeszcze za życia Franciszka Józefa, cesarza, jego jakby osobisty autorytet był na tyle duży, że ludność była raczej lojalna. Jednakże to już nie, jakby to powiedzieć, to już nie było to, tak? To już nie było jedno silne państwo, jedno z głównych mocarstw europejskich. Mówi się nawet o tym, że tuż przed pierwszą wojną, w trakcie I wojny światowej Austriacy byli niemal podlegli cesarstwu niemieckiemu, które było dużo bardziej uprzemysłowione i dużo silniejsze militarnie. Sam Lwów właśnie rozwijał się wtedy bardzo dobrze, był jednym z świetnie prosperujących miast, nawet można powiedzieć na skalę europejską. Zamieszkiwany właśnie głównie przez Polaków i Niemców. Duży ośrodek kultury, kultury polskiej, ale też tej kultury, można powiedzieć, austriackiej, kultury niemieckojęzycznej. Jednakże dookoła miasta, na terenach otaczających Lwów, cały czas bardzo dużą część ludności, większość ludności na tych wsiach stanowili Rusini, stanowili Ukraińcy, którzy coraz bardziej byli świadomi swojej narodowości, coraz bardziej widzieli swoją szansę na niepodległość, na oderwanie się od Austrii i zrzucenie z siebie tej polskiej, polskojęzycznej, polskiej administracji Galicji. Podczas I wojny światowej, która wybuchła w 1914 roku, a nawet nieco wcześniej, Rosjanie starali się wykorzystywać pewne elementy propagandowe, takie jak panslawizm, czyli taki nurt, którego celem miało być przyłączenie wszystkich ziem słowiańskich do Rosji, takie zjednoczenie słowiańszczyzny, który na jakiś tam grunt w tej Galicji trafiał, bardziej na ukraiński niż na polski. W czasie samej wojny miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, zajmowane przez Rosjan, potem przez Austriaków, potem znowu przez Rosjan i znowu przez Austriaków. To były tereny, na których ta wojna się zdecydowanie toczyła. Jednak już od 1916 roku no, znajdował się zdecydowanie, było wiadomo, że Rosja, no, 1916 już zupełnie, że Rosja powoli słabnie. Że Rosja powoli słabnie i Austriacy też zaczęli tworzyć, z jednej strony jakby powstały już wcześniej te legiony polskie, czyli polskie jednostki, tak, chociaż nie było państwa polskiego, no to polskie narodowe jednostki wojskowe były w tej Austrii tworzone z udziałem między innymi Józefa Piłsudskiego. Z drugiej strony powstawały też jednostki ukraińskie. Tak, Austriacy starali się skupić wokół siebie jak najwięcej narodowości, jak najwięcej ludzi, no żeby mieć jak najwięcej żołnierzy. I werbowano z jednej strony jakby mieszkańców Austrii, z drugiej strony tak do legionów, jak i do tworzonych legionów do legionów polskich, jak i do przepraszam, tworzonych legionów ukraińskich, werbowano też obywateli Cesarstwa Rosyjskiego. Celem właśnie powiększenia tej bazy, z której można werbować żołnierzy, a straty w czasie I wojny światowej, straty w ludziach, jak wiemy, były olbrzymie. I no, każdy milion ludzi, których można by zwerbować do wojska, był na wagę złota. Cesarstwo rosyjskie upadło, ale niedługo później same Austro-Węgry zaczęły się walić. W 1916 zmarł Franciszek Józef,
jakby jego miejsce na tronie Cesarstwa Austro-Węgier zajął Karol, obecnie znany jako święty. Bardzo to uderzyło w autorytet cesarstwa. To razem z trudną sytuacją wojenną, coraz trudniejszą, bo pomimo pokonania Rosji, jakby siły Francji i Wielkiej Brytanii oraz innych państw, jakby, które się dołączały do tego sojuszu Ententy, a później jeszcze Stanów Zjednoczonych, coraz jaśniej było wiadomo, że to nie wytrzyma. Tak, Austro-Węgry nie były w stanie przetrwać w jednym kawałku przegranej wojny, też dlatego, że jakby ich mieszkańcy mieli coraz mniejszą wolę zostania w tych Austro-Węgrzech, a jako takiego narodu austro-węgierskiego, jednego dominującego, jak wiem, tam nie było, to było państwo wielonarodowe. A samych niemieckojęzycznych Austriaków było zbyt mało, żeby zdominować wszystkich pozostałych. Zresztą przegrana wojna też na pewno by nie pomogła. Tutaj w 1918 roku, pod koniec tego 1918 roku, zaczęło się formować w bólach, można powiedzieć, państwo polskie, gdzie tutaj kluczowym elementem było wydane 7 października 1918 roku taka deklaracja niepodległości polskiej wydana przez Radę Regencyjną w Warszawie. Ale powstawały też liczne mniejsze ośrodki, które gdzieś tam pretendowały do bycia rządem odrodzonej Polski. O różnych też orientacjach politycznych, co powodowało jakby, że panował pewien rodzaj chaosu, szczególnie, że jeszcze Austro-Węgry się do końca nie rozpadły. To wszystko stało pod takim wielkim znakiem zapytania jeszcze w październiku 1918 roku. I na początku listopada, można powiedzieć, działa na froncie zachodnim wciąż grzmiały. Niby większość ludzi zdawała sobie sprawę z nieuniknionej klęski Niemiec, szczególnie po przyłączeniu się Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii. Jednakże no, wojna cały czas trwała, panował pewien chaos też decyzyjny. Brakowało jakichś takich jednoznacznych władz z któregokolwiek państwa. No i we Lwowie pojawiły się jednocześnie dwie koncepcje. Równolegle. Z jednej strony była to koncepcja polska, czyli jakby zajęcie miasta, w którym zdecydowano większość mieszkańców samego miasta stanowili Polacy. Koncepcja właśnie zajęcia tego miasta i włączenia jego siłą faktów dokonanych do odradzających się gdzieś tam też na innych terenach Polski. Z drugiej strony Ukraińcy zamieszkujący Austro-Węgry, chyba grupa najsilniej związana z taką tożsamością typowo ukraińską, też związana z religią grekokatolicką, nie religią prawosławną jak reszta Ukrainy, która jeszcze bardziej podbudowywała jakby ich odrębność od Rosjan czy od Polaków, też chcieli zrobić z tego Lwowa, czyli najważniejszego miasta Galicji Wschodniej, którą widzieli jako zachodnią Ukrainę, jako przyszłą Republikę Zachodnioukraińską, też chcieli stworzyć sobie w tym Lwowie i to jeszcze stolicę swojego zachodnioukraińskiego państwa, które potem pewnie chcieli przyłączyć do jakaś tam odradzającej się zjednoczonej Ukrainy. Na niekorzyść Polaków wynikało to, że Lwów obstawiały w tym czasie jednostki wojska austriackiego, austro-węgierskiego, składające się głównie z Ukraińców. I tam też do tych jednostek kierowano zwalnianych z różnych odcinków frontu żołnierzy narodowości ukraińskiej. Tak? Miasto było w zdecydowanej większości polskie. Jedynie tutaj właśnie tereny dookoła miasta były ukraińskie, ale w mieście znajdowały się ukraińscy żołnierze jeszcze z I wojny światowej. Bardzo jakby jednostki twarde, silne, zahartowane i doświadczone w bojach. Natomiast Polaków polskiej jako takiej formalnej armii, czy czegoś, co można by nazwać formalną armią polską, w zasadzie nie było. Nie było obecna na większą skalę. Mówi się o około 1200 żołnierzach ukraińskich przeciwko w zasadzie niezorganizowanym Polakom. Momentem przełomowym, który rozpoczął całe te walki o Lwów, był moment ogłoszenia niepodległości Republiki Zachodnioukraińskiej 1 listopada 1918 roku. To znaczy ukraińscy żołnierze zajęli główne gmachy miasta, między innymi dworzec, ale też ratusz, i ogłosili
że miasto zostaje w tym momencie stolicą Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej czy Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej. W języku ukraińskim nie ma rozróżnienia. Tak, miasto zostało formalnie zajęte przez Zachodnioukraińską Republikę, natomiast Polacy w tym momencie, nie chcąc oddawać swojego miasta, jakby obcemu panowaniu, tak, bo w mieście praktycznie Ukraińców nie było wśród mieszkańców, zaczęli coś, co można nazwać powstaniem lwowskim, czy pierwszym etapem walk o Lwów. Formalnie nazywa się to zdezorganizowanymi walkami, czy spontanicznymi walkami, ale de facto, tak bardziej obrazowo powiedzmy sobie, w mieście zapanował na kilka dni kompletny chaos, nikt nie wiedział, co się dzieje. O ile istniała tam konspiracyjna polska organizacja wojskowa, która gdzieś tam miała jakieś plany zajęcia miasta, które nawet były przeprowadzane takie mini mobilizacje i ćwiczenia, żeby sprawnie, ewentualnie zająć główne punkty w mieście, to kiedy w momencie ogłoszenia tej zachodnioukraińskiej republiki, można powiedzieć, polska ludność miasta spontanicznie rozpoczęła powstanie. To powstanie jest chyba ze wszystkich powstań narodowych najbliższe temu, co nam przychodzi na myśl takim pierwszym skojarzeniem ze słowem powstanie. Różne grupy ludzi, mniej lub bardziej uzbrojone czy nieuzbrojone, spontanicznie jakby rzuciły się do walki o miasto. Przez pierwsze dni nie było żadnego skoordynowanego dowództwa. Wiecie, po prostu panował chaos. Głównie młodzi ludzie z jakąkolwiek bronią zaczęli atakować jednostki ukraińskie, próbując przejąć władzę. Kadry tego powstania stanowili z jednej strony jakby różne grupy ludności, różne grupy mieszkańców tam Polaków. Najwięcej było chyba uczniów i studentów oraz różnych ludzi, których można by dzisiaj określić mianem uliczników. Wtedy się mówiło, że grupy jakichś huncwotów, takie, no, ludzie, dużą część tych powstańców, ludzie tak zbliżający się do granicy marginesu społecznego, którzy jednak bardzo dobrze znali miasto. To była nieoceniona siła zbrojna w tych pierwszych dniach, ponieważ oni, ludzie, z których część miała drobną kryminalną przeszłość, doskonale wiedzieli, znali po pierwsze wszystkie zaułki miasta, tak, ale także tajne przejścia, którym niektórych z nich zdarzało się wcześniej uciekać przed policją. I dzięki temu bardzo sprawnie przemieszczali się po mieście. Ukraińcy, którzy byli de facto z zewnątrz i nie tak długo stacjonowali w samym Lwowie, nie mieli takiego dobrego rozeznania w mieście. Jakby walki wybuchły bardzo spontanicznie, między innymi jednym z ważniejszych punktów oporu było liceum, szkoła. Tutaj w tych pierwszych dniach też wybuch tego powstania spowodował rosnący chaos, który w tych pierwszych dniach wykorzystywali też pospolici przestępcy, którzy widząc, że po mieście zaczęły biegać różne grupy ludzi z różnymi flagami i bronią, zaczęli po prostu zbrojnie napadać sklepy, napadać miejscową ludność, ponieważ jakby siła policyjna, która mogłaby ich powstrzymać, przestała istnieć. Miasto pogrążyło się na 5-6 dni w zupełnym chaosie. Nie było wiadomo, kto z kim, kto dowodzi, ani w jaki sposób to wszystko ogarnąć. Sukcesy początkowe były całkiem znaczne. Znaczy, sukcesy były znaczne szczególnie biorąc pod uwagę polskie siły, które składały się z kilkuset niedozbrojonych albo zupełnie nieuzbrojonych ochotników, którym jednak szybko udawało się przejmować broń. Takim bardzo bohaterskim elementem tego powstania było zajęcie przez jednego z polskich powstańców ukraińskiego posterunku, gdzie stało kilkunastu ukraińskich żołnierzy. Chłopak był młodym człowiekiem uzbrojonym jedynie w rewolwer, który zabrał ojcu. Tak pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, posiadanie w domu broni nie było niczym szczególnie dziwnym i wielu ludzi miało w domu jakąś broń. No i ten młody człowiek wziął rewolwer, wpadł do posterunku, w którym stało kilku dobrze uzbrojonych i zaprawionych w bojach ukraińskich żołnierzy. Zaczął przeraźliwie krzyczeć, wymachiwać tym rewolwerem i kazał im wszystkim oddać karabiny. Ukraińcy zdezorientowani, nie za bardzo wiedząc, co się dzieje, ani jak się zachować, po prostu oddali te karabiny. Po czym człowiek zabrał kilkanaście karabinów i uciekł. Tak, kiedy żołnierze zorientowali się, jakiego mieli przeciwnika, po kilku sekundach od jego ucieczki, musieli być bardzo skonsternowani. No ale między innymi w tego typu akcjach w tych pierwszych dniach powstania zdobywano broń. Sytuacja trochę się pogorszyła już 3 listopada, kiedy to Ukraińcy ściągnęli
3 sotnie, czyli 3 jednostki ukraińskich strzelców siczowych, czyli takich legionów ukraińskich walczących po stronie Austro-Węgier. Te siły ukraińskie w tych pierwszych dniach coraz bardziej rosły przez ściąganie po prostu do miasta różnych ukraińskich jednostek z całej okolicy. Tak po kilku czy kilkunastu dniach powstania jednak pomimo tego chaosu Polakom udało się stworzyć jakieś scentralizowane dowództwo i wtedy zaczęła się taka druga faza, która szczególnie po 19 listopada to polskie wojsko we Lwowie, polscy powstańcy byli już zdecydowanie bardzo dobrze zorganizowani. Dowództwo przejął generał Czesław Maczyński, który jakby skonsolidował tych powstańców. To był żołnierz wcześniej austro-węgierski, który miał jakby formalne wykształcenie, pewne doświadczenie bojowe, walczył w I wojnie światowej. Był w stanie zorganizować ten chaotyczny zryw w sensowną walkę. I polskie siły się bardzo szybko zorganizowały. Po tym 19 listopada można powiedzieć, że z totalnego chaosu i chaotycznych jakby jakichś różnych potyczek i strzelanin w całym mieście wojna przemieniła się w wojnę pozycyjną w granicach miasta. Tak, wojna pozycyjna to jest taki typ prowadzenia działań wojennych, który został w dużej mierze wypracowany w trakcie I wojny światowej. Polega to na tym, że obie walczące strony starają się okopać i umocnić swoje pozycje i ich bronią lub ewentualnie zdobywają pozycję przeciwnika. No, ten rodzaj wojny, jak wiemy z tego, co wiemy o I wojnie światowej, przynosi generalnie bardzo duże straty obu walczącym stronom i trudno, jakby nie ciężko jest w nim wypracować zdecydowaną przewagę czy rozbić przeciwnika. Było to bardzo ważne dla Polaków, jakby okopanie się było kluczowe dla polskich powstańców z tego względu, że czekali, już było wiadomo, czekali powstańcy na jakąś odsiecz ze strony centralnej Polski, ponieważ zdawali sobie sprawę, że tam są dużo większe siły, tak? No w tych walkach o Lwów walczyło po kilka tysięcy ludzi z każdej strony, a Polska odradzająca się w bólach i powoli, co trzeba sobie powiedzieć, odradzająca się w bólach i powoli, Polska miała dużo, dużo większy potencjał. I można by była w stanie zorganizować dużo, dużo większe siły niż te kilka tysięcy walczących o Lwów. Dlatego okopanie się i przyjęcie swoich pozycji, pomimo tego, że walki o nie przynosiły duże straty, pomimo tego, że próba jakiegokolwiek przechylenia na swoją stronę tego wyniku walki przynosiła bardzo duże straty i była bardzo ciężka. O tyle powolutku ta polska strona, no to przejmowała inicjatywę, to ją traciła, ale no okopaliśmy się, byliśmy w stanie się bronić, czekać na odsiecz. Polskie siły zbrojne dzięki pomysłowości i umiejętnościom samych powstańców i samych tych sił walczących w Lwowie szybko udało im się, można powiedzieć, zaadaptować najnowocześniejsze wtedy metody walki. Między innymi stworzono pojazd bojowy zwany tankiem Piłsudskiego. Pierwsza wojna światowa to był w ogóle czas, kiedy jakiekolwiek bojowe pojazdy dopiero raczkowały, tak? Czołgów prawie nie było. Ten tank Piłsudskiego, czołg Piłsudskiego, którego co prawda nie może być sklasyfikowany jako de facto czołg, ponieważ nie był to czołg, była to przerobiona ciężarówka oklejona metalowymi płytami pancernymi w różny sposób łączonymi. Taki zupełnie chałupniczy pojazd bojowy z kilkoma karabinami maszynowymi. Tym niemniej no, ci powstańcy lwowcy byli w stanie sobie coś takiego zorganizować, ale jak już mówiłem, to był cud techniki wojennej tamtych czasów i nic lepszego nawet te zawodowe armie, nic dużo lepszego nawet te zawodowe armie nie miały niż opancerzoną ciężarówkę z kilkoma karabinami maszynowymi. Sam tank może nie przyniósł jakiejś zdecydowanej tutaj przewagi, czy nie zgniótł oddziałów ukraińskich, ale jego rola polegała głównie na tym, że przy atakach na pozycje ukraińskie on był w stanie ściągnąć na siebie ogień przeciwnika, tak? Ukraińcy strzelali w ten tank, który był opancerzony, a polskie jednostki były w stanie operować, jakby ponosząc nieco mniejsze straty, ponieważ no, kończyli się ludzie, którzy mogliby ponosić jeszcze większe straty. Pod koniec walk zorganizowano nawet niewielki oddział lotniczy, który zajmował się głównie rozpoznaniem. Także powstańcy, pomimo tego, że zaczynało się to w zupełnym chaosie, dość szybko zostało przeorganizowane też przez generała Maczyńskiego i
I ci Polacy byli w stanie się bronić. Obie strony ściągały do miasta coraz więcej żołnierzy. Ze strony polskiej ta odsiecz mogłaby być bardzo szybka i decydująca i dość szybko rozwiązać cały problem. Generał Rozwadowski już od pierwszych dni listopada, generał Rozwadowski, późniejszy szef sztabu, architekt zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, jakby od początku samego powstania, kiedy tylko dostał tę informację, zaczął planować i próbować zorganizować przerzut polskich oddziałów w stronę Lwowa. Nie było to proste głównie ze względu na sytuację polityczną. Bardzo ważną częścią tych oddziałów, które miały przejść na odsiecz Lwowa, miała wyruszyć z Lublina. Jednakże w tamtych dniach w Lublinie działał niezależny od centrali w Warszawie socjalistyczny rząd Ignacego Daszyńskiego, który przejął dowództwo nad lokalnymi siłami zbrojnymi i nie widział potrzeby ani konieczności wysyłania swoich żołnierzy do walki o Lwów. Główna odsiecz była organizowana ze strony Krakowa i posuwała się z różnym tempem, też ze względu na ukraińską obronę w Przemyślu. Tak, dopiero 22 listopada polskie oddziały dysponujące kawalerią, artylerią, jakby wszystkimi nowoczesnymi środkami, w tamtym czasie nowoczesnymi środkami prowadzenia wojny, jakby 22 listopada te oddziały dotarły. Ukraińcy, widząc to, że duże siły polskie się zbliżają, sami wycofali się z miasta, bojąc się okrążenia. Tak, bo to były jedne z lepszych jednostek, jakimi Republika Ukraińska dysponowała. Były właśnie rozmieszczone w samym Lwowie. I Ukraińcy nie chcieli dopuścić do tego, żeby Polacy ich otoczyli w mieście i w ten sposób pokonali. Tylko Ukraińcy sami się ostatecznie wycofali. Walki ogólnie były stosunkowo krwawe. Tym niemniej w ciągu powstania kilkakrotnie dochodziło do rozejmów. Celem dopuszczenia do tego, żeby na przykład ludność cywilna zakupiła sobie żywność i z powrotem mogła zamknąć się w domach, tak? Bo to były walki w mieście pełnym cywilów. To były walki w mieście pełnym cywilów, gdzie pewne rzeczy mogą się nam dzisiaj wydawać kuriozalne czy groteskowe. Także w ciągu trwania powstania obie strony zgadzają się na zawieszenie broni na 4 dni, w ciągu której normalnie mieszkańcy wychodzą do sklepów, kupują sobie jedzenie, spotykają się na herbatkę, z taką tamta lwowska, taka wysoka kultura mieszczańska, tak, i odwiedzanie się na herbatkę, kawkę i ciasteczka. Chodzą razem na spacery, oglądają parki, przy okazji przechodzą z koło stanowisk karabinów maszynowych. Następnie po kilku dniach wracają i wojna zaczyna się na nowo. Takich rozejmów było kilka. Część obywateli, jak podają źródła, miała do tych walk mocno sceptyczny charakter, to znaczy uważała, że jest to niepotrzebna awantura, ale to byli głównie ludzie bardzo przywiązani do tej idei Austro-Węgier i takiego wczesno-dwudziestowiecznego głębokiego konserwatyzmu, nie widzący w ogóle potrzeby rozstrzygania polskości czy ukraińskości tamtych terenów. Co jeszcze można powiedzieć o tej walce? No z największych sukcesów polskich to z jednej strony te zadziwiające pierwsze dni walk, kiedy zupełnie spontanicznie udaje się rozpocząć walkę i to odnosić pewne sukcesy przeciwko jak najbardziej doświadczonym i wyszkolonym zawodowym żołnierzom. Z drugiej strony możliwość tego przejścia po 19 listopada, w okolicach 19 listopada do tej zorganizowanej obrony i do takiej walki pozycyjnej, tak, która umożliwiła utrzymanie tego miasta przez kolejne kilka dni. Niejasna była w trakcie całego powstania tej walki obrony lwowskich postawa Józefa Piłsudskiego, bo generalnie o ile generał Rozwadowski, będący drugim z takich najważniejszych generałów i drugim największym autorytetem wojskowym w tamtym czasie w Polsce, tak, jeszcze nie w nie do końca sformowanej Rzeczpospolitej Polskiej, o tyle właśnie on zdecydowanie opowiadał się za tym, żeby jak najszybciej wysłać tę odsiecz do Lwowa, tylko trzeba wtedy też pamiętać, gdzie zorganizować. Tak działo cały czas kilka rządów, kilka ośrodków władzy. Tak nawet pod 11 listopada 1918 roku to jeszcze nie była całkowicie taka zdolna do jakichś skoordynowanych działań
działań Polska. Ogólnie walki we Lwowie spotkały się z dużym entuzjazmem, można powiedzieć, w innych częściach Polski, szczególnie w Krakowie, skąd ochotnicze oddziały wychodziły w stronę Lwowa w dużych ilościach. Walki o Lwów zakończyły się zdecydowanym polskim sukcesem, chociaż w kolejnych latach jakby to wykuwanie granic Polski i ich określanie trwało jeszcze dłuższy czas, aż do rozejmu w Rydze po wojnie polsko-bolszewickiej. To samo miasto jakby zachowało polski charakter. Nie udało się tam ostatecznie utworzyć Ukraińskiej Republiki Ludowej. No i miasto pozostawało w Polsce aż do 1939 roku. Tak nawet w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w czasie kolejnego epizodu, który można nazwać, w którego uczestnika nazywa się Orlętami Lwowskimi, tam w czasie wojny polsko-bolszewickiej jeszcze raz mieszkańcy miasta jakby zdali ważny egzamin z patriotyzmu i udało im się obronić Lwów w czasie ataku Armii Czerwonej, co być może, znaczy nie być może, tylko na pewno było jednym z najważniejszych części wojny polsko-bolszewickiej, dzięki któremu udało się nie dopuścić do przejścia bolszewickich posiłków pod Warszawę i całkowitego rozbicia obrony. Tak, pamiętajmy o tym, ponieważ jakby z wielu polskich zrywów narodowych, ten jest jednym z niewielu, które zakończyły się sukcesem. Ten jest jednym z niewielu, w zasadzie jedynym, gdzie udało się przekuć zupełnie spontaniczną walkę w wykonaniu kompletnie zdezorganizowanych mieszkańców, którzy w małych grupach podjęli po prostu próbę walki o Polskę, tak? Udało się przekuć ich w ciągu tak naprawdę kilku tygodni w zorganizowane siły zbrojne, zdolne przeciwstawiać się jakby doświadczonej i dość dobrze dowodzonej armii ukraińskiej. Sami Ukraińcy popełnili w trakcie walk o Lwów liczne błędy. Między innymi wycofując się czy przesuwając jednostki z zachodu, nie zabezpieczali drogi, nie wysadzali mostów drogowych czy kolejowych, co umożliwiło potem przerzucenie polskich posiłków i otoczenie Lwowa, dzięki czemu miasto zostało po prostu opanowane i włączone do Polski. No, polski charakter samego miasta był do 1939 roku, a nawet do 1945 bezsprzeczny. A o samym wzrywie właśnie też trzeba pamiętać, że był i że się udał, i nie każde polskie powstanie narodowe się udało, a to jest jedno z najbardziej zapomnianych, o którym się praktycznie w ogóle nie mówi, też z przyczyn, myślę, dyplomatycznych. Tym niemniej, jeśli kiedyś będziecie we Lwowie, nie wiem, na wakacjach, na weekend, po pierwsze bardzo polecam to miasto, bo jest bardzo ładne i ceny tam nie są jakieś zaporowe dla polskiego turysty. Z drugiej strony warto się przejść na cmentarz Orląt we Lwowie i pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy tam walczyli, to jakby to też jakby z mojej strony, takie moje odczucie co do tego powstania i dlaczego ja je dać tak wielką estymą, że jakby powinniśmy się z nim jako młodzi Polacy też w pewien sposób utożsamiać, bo nie było generalnych dowództw, sztabów, ambitnych planów, jak w innych polskich powstaniach narodowych. Po prostu była grupa ludzi, która nie chciała oddać obcym swojego własnego miasta i zaczęła nie walczyć. Nieprzygotowana, bez jakichś takich specjalnych umiejętności czy wyszkolenia bojowego, czy zapasów broni, po prostu wiedzieli, że to jest ich i zaczęli o to walczyć uczniowie, studenci, ulicznicy. Im się udało, tak. Pamiętajmy o tym zwycięskim powstaniu. Dziękuję bardzo.